Nie każdy, kto mówi do mnie, panie, panie. Mateusza 7, rozdział 21 do 23 wersetu. Ewangelia według Mateusza 7, rozdział od 21 do 23 wersetu uczy nas: nie każdy, kto mówi do mnie, panie, panie, wejdzie do Królestwa Niebieskiego, lecz ten, kto spełnia wolę mojego Ojca, który jest w niebie. Wielu będzie takich, którzy powiedzą mi w owym dniu: panie, panie, czyż nie prorokowaliśmy w Twoim imieniu, nie wypędzaliśmy demonów w Twoim imieniu i nie czyniliśmy wielu cudów w Twoim imieniu? I wtedy oświadczę im: nigdy was nie znałem, odejdźcie ode mnie, wy, którzy czynicie bezprawie. Tutaj oczywiście ludzie mają wiele pytań dotyczących tego fragmentu. Pierwsze z nich znajduje się w 22 wersecie. Jezus, Pan Jezus Chrystus powiedział: wielu mi powie w owym dniu. Oczywiście o jaki dzień tutaj chodzi, musimy się zastanowić. O jakim dniu mówi Pan Jezus? On oczywiście mówi o sądzie Białego Tronu opisanym w Apokalipsie 20 rozdziale od 11 do 15 wersetu. Na tym sądzie ludzie staną przed nim, aby zostać w sposób ostateczny ocenieni, zatwierdzony lub potępiony będzie tutaj wyrok. Nie mówimy o ludziach zbawionych, ponieważ oni są wiecznie bezpieczni, a Pan Jezus Chrystus po prostu tutaj tych ludzi, którzy będą tak mówić, odrzuca, a zbawieni nie będą odrzuceni. Wiemy również z Ewangelii Jana, 5 rozdział, 24 werset i Księgi Objawienia, 20 rozdział od 11 do 15, że zbawieni ludzie nie staną na sądzie ostatecznym, na sądzie Białego Tronu, ale ci nieodrodzeni ludzie stają na sądzie ostatecznym, na sądzie Białego Tronu i jeszcze wysuwają roszczenia, które uważają za ważne. W dniu sądu ludzie nie będą udawać, owszem, mogą udawać na ziemi, może się im udawać, maskować, że czynią cuda, że wypędzają demony, ale udawanie nie działa w dniu sądu. Ci ludzie rzeczywiście w ostateczny sposób zostaną ujawnieni. Ci ludzie myślą, że zrobili rzecz, będą myśleć, że zrobili rzeczy, które twierdzą, że zrobili, będą mówić: w Twoim imieniu czyniliśmy cuda, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demony. Ludzie, którzy przemawiają, polegają na swoich uczynkach, aby zostać zaakceptowanymi przez Pana Jezusa Chrystusa. Jak widać, uważają, że te uczynki są prawdziwe i zapewnią im uznanie. Jednak Pan Jezus Chrystus ich odrzuca, odrzuci ich. Powie: nigdy was nie znałem. Wprowadzi tę prezentację, ujawnienie ich, mówiąc, że nie wystarczy powiedzieć: panie, panie, aby dostać się do Królestwa Niebieskiego. I tutaj widzimy jednoznacznie, że Lordship Salvation jak najbardziej nie działa. Nie wystarczy uznać Jezusa za Pana, aby mieć pewność życia wiecznego. Należy uwierzyć w Pana Jezusa i to wystarczy. Więc nie wystarczy powiedzieć: panie, panie, aby dostać się do Królestwa Niebieskiego. Trzeba czynić wolę Jego Ojca, który jest w niebie. Jeśli zadamy sobie pytanie, jaka jest wola Ojca, którą musimy wypełnić, aby dostać się do nieba, do Królestwa Niebieskiego, odpowiedź brzmi: uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Tak mówią nam Dzieje Apostolskie 16:31. Każda inna odpowiedź jest nieprawidłowa. Wolą Ojca, wolą Boga Ojca jest, abyś uwierzył w Pana Jezusa, abyś był zbawiony. Jeśli ktoś mówi: oczekuję, że wejdę do Królestwa Niebieskiego, ponieważ zrobiłem to albo tamto i jeszcze jedno, to nie wypełnił woli Ojca w niebie. Nie uczynił tego, co Bóg mówi, że należy uczynić, aby wejść do nieba. A Mateusz, tutaj ewangelista, nie musiał tego wyjaśniać swoim czytelnikom. Mateusz jest
ewangelistą, który przygotował Ewangelię napisaną dla chrześcijańskich czytelników. Różni się ona w swoim tonie i kierunku od Ewangelii Jana. Jest to Ewangelia Mateusza, Ewangelią o uczniostwie, czyli dla tych, którzy już są zbawieni. Kiedy chrześcijańscy słuchacze słyszą, aby dostać się do nieba, trzeba pełnić wolę Ojca, wiedzą, że powinniśmy uwierzyć w Pana Jezusa Chrystusa, aby dostać się do nieba, bo każdy chrześcijanin to wie. Ci ludzie z Mateusza, 7 rozdział, którzy stoją przed Jezusem, nie uwierzyli w Niego i nie otrzymali życia wiecznego. Ci ludzie są przekonani, że dokonali uczynków w Jego imieniu i te uczynki udowodnią ich prawo do wejścia do Królestwa Niebiańskiego. Chrystus odpowie im, nigdy was nie znałem. Tak, Chrystus odpowiada im, nigdy was nie znałem. Jest to równoznaczne z powiedzeniem, nie masz życia wiecznego, ponieważ w Ewangelii Jana 17 rozdział Pan Jezus Chrystus mówi, to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie jedynego prawdziwego Boga i Jezusa Chrystusa, którego posłałeś. Czyli kto nie zna Pana Jezusa, to nie ma życia wiecznego. Tak więc dla Pana Jezusa powiedzieć nigdy Cię nie znałem oznacza powiedzieć nie masz mojego życia, nie znam Cię i nie znam Cię, nie masz życia wiecznego. I tutaj oczywiście powstaje pewnego rodzaju taki kontrast, bo wolą Ojca jest wiara w Jego Syna i tutaj warto wspomnieć Dzieje Apostolskie 16 rozdział 31 werset. Uwierz Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Ale to nie używa wyraźnie terminu wola Ojca. Więc czy są jakieś inne wersety, które wyraźnie mówią o woli Ojca? Oczywiście są. I możemy na nie zwrócić uwagę. One dokładnie mówią, że należy tutaj wierzyć w Pana Jezusa Chrystusa. Więc wolą Ojca jest wiara w Pana Jezusa Chrystusa. I takich miejsc, o których od razu może każdy, kto zna Słowo Boże, pomyśleć, jest wymiana zdań z Ewangelii Jana, Ewangelii według Jana, 6 rozdział, w której ludzie mówią, cóż mamy czynić, abyśmy wykonywali dzieła Boże. Tak mówi Ewangelia Jana 6:28. Rozmawiają na tle cudu Pana Jezusa Chrystusa i chcieliby również dokonywać takich cudów. Pan Jezus Chrystus odpowiada, na tym polega dzieło Boga, żeby wierzyć w Tego, którego On posłał. Tak mówi nam Ewangelia Jana, 6 rozdział, 29 werset. Innymi słowy, to jest to, co Bóg chce, abyś tutaj zadziałał. Uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. Nie martw się o cuda, nie martw się o inne rzeczy. Uwierz w Jezusa dla życia wiecznego i miej życie wieczne przez uwierzenie Jezusowi. To jest interesujące, jak Ewangelista Jan w 6 rozdziale łączy się z Ewangelią Mateusza w 7 rozdziale, ponieważ mamy tutaj ludzi, którzy twierdzą, że dokonali cudów, mówią, że dokonali dzieł Bożych. Ale Jezus mówi, że tego nie zrobili, ponieważ dziełem Boga jest wiara w Tego, którego On posłał. I tutaj później dostrzegamy w Ewangelii Jana 6 rozdział 39 do 40 wersetu, że Chrystus mówi, taka jest wola Ojca, taka jest wola Ojca, który mnie posłał, abym za wszystkiego, co mi dał, niczego nie stracił, ale żebym to wskrzesił w dniu ostatecznym. Następnie jest powtórzenie tego, a taka jest wola Tego, który mnie posłał, to znaczy wola Ojca, aby każdy, kto widzi Syna i wierzy w Niego, miał życie wieczne, a ja go wskrzeszę w dniu ostatecznym. Tak więc wolą Ojca, wolą Boga Ojca, wolą Boga dotyczącą wejścia do Królestwa jest, aby każdy uwierzył w Jego Syna Jezusa Chrystusa. Innym zagadnieniem, innym pytaniem, często zadawanym przez ludzi jest to, czy są dwa oddzielne dni sądu.
Czy nie jest prawdą, że jest jeden sąd dla wierzących i oddzielny sąd dla niewierzących? Oczywiście tutaj musimy odpowiedzieć na to, że to prawda, ale w Piśmie Świętym te dwa sądy nie są zaliczane do tej samej kategorii. W Ewangelii Jana, 5 rozdział, 24 werset, Pan Jezus Chrystus mówi: zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto słucha słowa mego i wierzy w tego, który mnie posłał, ma życie wieczne i nie stanie przed sądem. Jest tylko jeden sąd, który zadecyduje o wiecznym przeznaczeniu ludzi i to jest sąd ostateczny pod koniec tysiącletniego panowania Chrystusa na zakończenie Nowego Przymierza. Nazywa się on sądem Wielkiego Białego Tronu. Jedynymi ludźmi, którzy pojawią się na tym sądzie, są ludzie zgubieni. Tak więc Pan Jezus tutaj wyraźnie nas tego uczy. Chrystus gwarantuje, że wierzący w Chrystusa nie stanie przed takim sądem. Tutaj wyraźnie mówimy o sądzie ostatecznym, sądzie potępiającym, a jedynymi ludźmi, którzy tam staną, są ludzie zgubieni, potępieni. Oczywiście prawdą jest, że ci, którzy staną się wierzącymi w czasie Nowego Przymierza, w tysiącletnim królestwie, czyli w czasie Nowego Przymierza, zostaną osądzeni w celu określenia stopnia ich nagrody na nowej ziemi. Ich osąd może nastąpić na sądzie Wielkiego Białego Tronu lub na osobnym sądzie, jednak ostatnie słowa z Apokalipsy 20:15: każdy, kogo nie znaleziono zapisanego w Księdze Życia, został wrzucony do jeziora z ognia i siarki, to wyraźnie sugeruje, że tysiącletni okres wyda wierzących, którzy będą obecni na sądzie Wielkiego Białego Tronu. I to możemy jasno i wyraźnie zauważyć. Więc Chrystus gwarantuje, że wierzący nie stanie przed takim sądem i wyraźnie mówimy o sądzie ostatecznym, sądzie potępiającym. Jedynymi ludźmi, którzy tam staną, są ludzie zgubieni. Oczywiście właśnie o tym mówi Apokalipsa, 20 rozdział, 11 do 15 wersetu. Mówi, że chociaż ich uczynki są osądzane, nie są potępieni konkretnie z powodu swoich uczynków. To jest bardzo ważne spostrzeżenie, ponieważ po pierwsze, księgi są otwierane, a oni są sądzeni według rzeczy zapisanych w tych księgach. Są sądzeni według swoich uczynków. Gdyby powszechny pogląd na rzeczy był prawdziwy, to oczekiwalibyśmy, że zostaną oni wyraźnie potępieni na podstawie swoich uczynków. Ale nic takiego nie zostało powiedziane. Jest powiedziane, że Księga Życia jest badana, a imię każdego, kto nie został zapisany w Księdze Życia, zostanie wrzucone do jeziora ognia. Oznacza to, że ludzie niezbawieni będą mieli swój dzień w sądzie. Wielu ludzi umarło, myśląc, że są wystarczająco dobrzy, aby dostać się do Królestwa Niebiańskiego. Myśleli, że są uprawnieni do wejścia. Bóg da im więc ich dzień w sądzie. Przeanalizuje całe ich życie i na tej podstawie wyda wyrok. Są winni. Są grzesznikami. Nie zmierzyli się ze standardami ustanowionymi przez Boga. Na szczęście Chrystus umarł za wszystkie grzechy wszystkich ludzi. Więc teraz, ponieważ nie może mierzyć się według swoich uczynków, jedyną nadzieją, jaką ma dana osoba, jest otrzymanie życia od Pana Jezusa Chrystusa poprzez uwierzenie Panu Jezusowi Chrystusowi. Ale ci, którzy tam staną, będą osobami, których imiona nie są zapisane w Księdze Życia. A ponieważ ich imiona nie są tam zapisane, są skazani na piekło. Tak więc sąd Chrystusowy, nazywany też Bema, gdzie chrześcijanie będą oceniani za swoje uczynki, jak mówi nam to 2 Koryntian 5 rozdział 9 do 10 wersetu, nie decyduje o naszym wiecznym przeznaczeniu. To zostało ustalone w momencie, gdy uwierzyliśmy w Pana Jezusa Chrystusa. I dokładnie tak musimy na to patrzeć. Dzięki łasce Bożej każdy wierzący w Pana Jezusa Chrystusa całkowicie uniknął sądu ostatecznego. Każdy wierzący stanie przed Panem za rzeczy, które
będzie oceniony, pochwalony, ale ta ocena nawet nie zaczyna się porównywać z sądem, bo jest powiedziane, że każdy otrzyma pochwałę od Boga. Każdy wierzący, który stanie przed Panem Jezusem Chrystusem, otrzyma pochwałę od Boga. Więc nie ma to porównania z sądem, który to sąd kończy się wiecznym potępieniem. Tak więc nawet jeśli stracimy część nagród, bo za niektóre rzeczy Pan Jezus nas nie pochwali i wtedy te znaczące nagrody na sądzie Bema, na Bemie po prostu nie będą nam przyznane, jak wielu chrześcijan może po prostu mieć tego typu oczekiwania, że będą one stosunkowo niewielkie w porównaniu z wiecznym oddzieleniem od Boga, dlatego że czym innym jest brak nagrody i pochwały za wszystkie rzeczy, które robiliśmy w naszym mniemaniu dla Pana, a czym innym jest trafić do jeziora ognia, co będzie udziałem niewierzących. W odniesieniu do chrześcijan 1 Tesaloniczan 5:10 mówi, że bez względu na to, czy czuwamy, czy śpimy, gdy On się pojawi, na zawsze będziemy z Nim. Jako wierzący nie musimy martwić się o nasze wieczne przeznaczenie. Jest ono bezpieczne w Chrystusie. Inna kwestia związana z Mateusza 7:21-23, której czasami nie poświęca się wystarczająco dużo uwagi ani powagi, to jest kwestia uczynków. Dotyczy ona uczynków, o których mówią ci ludzie. Trzykrotnie ludzie ci mówią, że dokonali dobrych uczynków w imię Jezusa. Sugeruje to, że fragment ten dotyczy w szczególności osób z chrześcijaństwa, co nie jest prawdą. Fragment ten nie mówi nic o buddystach, hinduistach, muzułmanach, mahometanach, ateistach czy agnostykach. Są to ludzie należący do formalnego chrześcijaństwa wyznaniowego, czyli nie wierzą osobiście w Pana Jezusa, ale oficjalnie przyznają się do chrześcijaństwa, ponieważ twierdzą, że czynią dobre uczynki w imię Jezusa Chrystusa. I dokładnie tak musimy na to patrzeć, że ci ludzie nie są buddystami, którzy nagle zostali zaskoczeni faktem, że stoją przed chrześcijańskim Bogiem. Są to ludzie, którzy myślą, że byli spokrewnieni z chrześcijańskim Bogiem i chrześcijańskim Zbawicielem. Twierdzą, że byli zaangażowani w działalność dla Niego. Są to rzekomi chrześcijańscy prorocy. Są jednak oszukiwani, ponieważ przekonali samych siebie, że robili te rzeczy w imieniu Jezusa, choć robili to we własnym imieniu. Czasami szatan może powielać cuda Boga. Nie jest konieczne, aby Jezus powiedział: tak, naprawdę nie zrobiłeś żadnej z tych rzeczy. Może oni je zrobili i może myśleli, że robią to w Jego imieniu, w imieniu Pana Jezusa. I że Jego mocą, mocą Pana Jezusa, podczas gdy w rzeczywistości tak nie było. Jezus nie musi tego wszystkiego wyjaśniać, ponieważ nie jest to istotne. Nawet gdyby robili te rzeczy zakładając prawdziwość ich twierdzeń, nie wprowadziłoby to ich do Królestwa Niebieskiego. Jedynie wypełnianie woli Ojca, czyli uwierzenie w Pana Jezusa Chrystusa, czyli jedynie wypełnianie woli Ojca, jedynie wiara w Syna mogłaby to zmienić. I też ważne jest, żeby rozumieć, że odnosi się to do jednego z takich pytań, które brzmi: czy wiesz na pewno, że masz życie wieczne? Ludzie ci odpowiedzą tak lub nie. Następnie zadajesz drugie pytanie: gdybyś miał stanąć przed Bogiem, a On powiedziałby: dlaczego miałbym cię wpuścić do mojego królestwa? Co byś odpowiedział? Werset 22. Jak ci ludzie odpowiedzieliby na to drugie pytanie? Dla nich ich dobre uczynki byłyby w ich mniemaniu ich dowodem na to, że zasługują na wejście do królestwa. Tak, brzmi to tak, jakby ich dobre uczynki stanowiły podstawę ich roszczeń o akceptację ze strony sędziego, Pana Jezusa Chrystusa. A sędzia, Pan Jezus Chrystus, odrzuca te oczekiwania, te roszczenia. Jest to bardzo istotne. Ewangelia przynosi ze sobą pewność zbawienia i przynosi ją na podstawie jednego warunku, który ustanowił Bóg Ojciec. Jeśli ktoś stoi przed sądem ostatecznym i nie opiera swojej akceptacji na jedynym warunku, który ustanowił Ojciec, to znaczy wierze w Pana Jezusa Chrystusa, spoczywa na niewłaściwym fundamencie taka osoba. Więc
Podstawą jest uwierzyć Pana Jezusa i stanąć na właściwym fundamencie, a kto nie wierzy w Pana Jezusa, stoi na niewłaściwym fundamencie. Sposób, w jaki tutaj to widzimy, jest dokładnie przeciwny do tego, w jaki zwykle naucza się tego fragmentu. Normalnie, powszechnie naucza się tego fragmentu w sposób fałszywy, mówiąc, że jeśli wyznajesz wiarę w Jezusa, ale nie masz wystarczających uczynków, nie narodziłeś się prawdziwie na nowo. Ale jeśli istnieje związek między tym fragmentem a poprzednim fragmentem o fałszywych prorokach, to te dwa fragmenty są w rzeczywistości oskarżeniem przeciwko nauczaniu o zbawieniu przez przyjęcie panowania, czyli tak zwane Lordship Salvation, jest fałszywe. Ten fragment jest tak bliski bezpośredniego potwierdzenia zbawienia przez Lordship Salvation, jak żaden inny. Mówi on, nie każdy, kto do mnie mówi, panie, panie, czyli panie, panie. Nie mówimy tu o ludziach, którzy uważają, że nie podlegają panowaniu Chrystusa. Oni myślą, że poddali się Jego panowaniu. Kiedy On podważa, Pan Jezus podważa ich uczynki, odpowiadają, Panie, czyż nie zrobiliśmy tego, czyż nie zrobiliśmy to dla Ciebie? Zrobiliśmy to w poddaniu się Tobie. A Pan Jezus Chrystus mówi, to nie ma znaczenia, nie zrobiliście tego, o co prosił Was Ojciec. Nie uwierzyliście we mnie dla życia wiecznego. Myślę więc, że jest to tak dobre obalenie teologii Lordship Salvation, jakie można znaleźć wszędzie, ale oczywiście Pismo Święte wielokrotnie zaprzecza teologii Lordship Salvation. Więc osoba może mieć bardzo dobre intencje i skończyć spędzając wieczność w jeziorze z ognia i siarki. I to czeka każdego wyznawcę Lordship Salvation, który nie uwierzył w Pana Jezusa, a opiera się jedynie na tym, że werbalnie wyznaje tylko, że Jezus jest dla niego Panem i próbuje znaleźć swoje ułaskawienie w uczynkach dobrych. Niestety tak właśnie jest, że osoba może mieć bardzo dobre intencje i skończyć spędzając wieczność w jeziorze ognia. Szczerość nie zastąpi rzeczywistości. W naszych czasach mamy bardzo luźne i otwarte podejście do różnic religijnych. Wiele osób twierdzi, że jedna osoba może wierzyć tak, a inna inaczej i obie być szczęśliwe. Ale takie nauczanie jest mylące, ponieważ nie jest w porządku wierzyć w dowolny sposób. Musisz wierzyć w prawdę, musisz wierzyć właściwie. Dlatego uwierz w Pana Jezusa Chrystusa, a będziesz zbawiony. To jest właściwe wierzenie. Uwierzyć w Jezusa Chrystusa, Pana i tyle. I aż tyle.